Przyjechał Mikołaj. Mikołaju, jak to jest? Przychodzisz nie tylko 6 grudnia. Tak, oczywiście. Przychodzę nie tylko 6 grudnia, przychodzę również w inne szczególnie dni, ponieważ jest tyle dzieci na całym świecie, że nie jestem w stanie tego 6 grudnia do wszystkich dzieci dotrzeć i do tych, do których nie uda mi się dotrzeć, właśnie przybywam w inne dni, na przykład taki jak dzisiaj. Chciałeś mieć prezent? Tak. Piątka z Mikołajem. Tak, i żółwik. Co dzisiaj Mikołaj ci przyniósł? Prezenty, taki worek do szkoły, bajka czy gra i takie puzzle. O tym marzyłaś? Tak. Pomaga ci spełniać dziecięce marzenia. Boże Narodzenie to szczególny czas, kiedy nasze serca otwierają się dla najbiedniejszych. W Galerii Twierdza zorganizowaliśmy akcję Drzewko Marzeń. Zachęcaliśmy naszych klientów, aby spełniali dziecięce marzenia. W galerii stanęła świąteczna choinka, na której zawisły bombki z ukrytymi świątecznymi marzeniami dzieci. Hostessy Śnieżynki zachęcały klientów, aby wybrali klienci bombkę, które były ukryte marzenia. Klienci spełniali życzenia dzieci, kupując wybrany prezent. A u nas są same grzeczne dzieci. Najgrzeczniejsze, powiem szczerze, naprawdę tutaj były same najgrzeczniejsze dzieci, dlatego dostały tyle prezentów ode mnie. Czyli w tym roku byłaś taka grzeczna, że Mikołaj cię odwiedził? Tak. A czy Mikołaj przychodzi tylko do grzecznych dzieci, czy przychodzi też do niegrzecznych? Do grzecznych i do niegrzecznych, ale niegrzecznym czasami, bo słyszałam też, że daje prezenty i rózgę, albo samą rózgę, jak są bardzo niegrzeczni. A ty na pewno nie dostałaś rózgi. Nigdy. Każde dziecko zasługuje na prezent. Państwo to umożliwiacie tym, którzy tego prezentu być może by nie otrzymali w tym roku. Wspieramy dzieci z biednych rodzin, z placówek takich jak Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie, Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Zamościu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu oraz Dom Dziecka w Łabuniach. Co znajduje się w tym twoim magicznym prezencie? Bluzka i spodnie. O tym marzyłeś? Tak. Powiedz mi, czy byłeś taki grzeczny, że zasłużyłeś na taki prezent? Tak. Czy były jakieś rózgi? Nie, absolutnie w tym roku żadnych. Trzeba wszystkim podziękować za to dobre serce. Dziękujemy wszystkim klientom, którzy pokazali, jak dobre serce mają, którzy potrafią wspomóc tych najbiedniejszych i mamy nadzieję, że nie będzie tylko przed okresem świątecznym, ale również w ciągu całego roku.